Drodzy Państwo, dobry wieczór. Gorąco witam wszystkich Państwa na 18. edycji wyborów w konkursie Najpiękniejsza mama i córka Ekspresu Ilustrowanego. W tym roku nasze finalistki walczą o ten oto piękny samochód Fiat 500, ufundowany przez Ekspres Ilustrowany. Gorące brawa dla niego! Co dzieje się tam za kulisami, jak dziewczyny się denerwują i jakie tam są emocje, naprawdę trudno to opisać, ale jeszcze nie czas. Teraz zaproszę Państwa w pewną podróż sentymentalną z fantastycznym człowiekiem. Znamy wszyscy i lucimy w różnych miejscach, w różnych okolicznościach jego przeboje, jego hity. Powitajcie go gorąco. Już teraz przed Państwem Wojciech Kosowski! Well, it's a one boy money, and I'm gonna show you need to get her in and out, go, moi drodzy, poloneza czas zacząć! Brawo, brawo! Wiemy, kto został Miss Matki i Córki Publiczności. I już teraz poproszę kopertę. Dziękuję pięknie. Ja już nie. Szanowni Państwo, Miss Publiczności w konkursie Najpiękniejsza Matka i Córka 2010 organizowanego przez Ekspres Ilustrowany została para z numerem... 11! Zapraszam serdecznie! Została para znana nam już dobrze, numer 11. Proszę Państwa, kolejne wyróżnienie, para z numerem 11. Pani Przemeta Garczykka wraz z córką Klaudią. Że tytuł drugich wicemis zdobyły panie Dorota i Izabela. Pan numerem 7. Pani Przewodnicząca wraz z grupą Izabelą. Zdobyły w imieniu Ludwik Wisewic. Tytuł pierwszy wicemis zdobyła para numer 10. Alewa Szczęsna, Alewa Szczęsna. Para z numerem 10. Pani Alewa Szczęsna wraz z córką Kornelią. Tytuł piękny wicemis. Obrócna Mistrza Hajsuta. I teraz zanim stąd zniknę, powiem to, co najważniejsze. Najpiękniejsza mama i córka roku 2010 w konkursie Ekspresu Ilustrowanego to panie Karczewskie.